Zespół szkół przy wsparciu grupy Azoty Police wykształci technologów chemicznych. Najlepsi otrzymają stypendia i gwarancję pracy. Po 6 latach zakończono największą komunalną inwestycję w gminie Police. Trwa procedura zasiedlania ostatniego budynku. Piotr Szkocki, dzień dobry, zapraszam na Teletydzień. Po 21 latach zespół szkół w Policach znów będzie kształcić młodzież w zawodzie technologii chemicznej. Nowy kierunek techniczny ma wypromować szkołę na szerszą skalę. W realizacji koncepcji utworzenia takiego kierunku zaangażował się największy pracodawca w regionie, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police. 23 października przeszedł do historii w obecności władz wojewódzkich, powiatowych i przedstawiciela Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Trzy zaangażowane strony podpisały porozumienie. Utworzenie nowej klasy ze względu na bliskość funkcjonowania spółki chemicznej to krok do przodu, ale też spojrzenie w przeszłość. Nie jest tajemnicą, że miasto rozbudowało się właśnie z powodu bliskości zakładów. Zakłady chemiczne na stałe wpisały się w karty historii naszej szkoły, bo tak naprawdę to zakłady chemiczne w Policach zaczęły tworzyć naszą szkołę. Już w 1972 roku z inicjatywy zakładów chemicznych powstała zasadnicza szkoła zawodowa, powstało technikum, które 7 lat później powołane zostały jako zespół szkół. Wtedy też nadano imię zespołowi imienia Ignacego Łukasiewicza. Ostatni absolwenci kształcący się w szkole o profilu chemicznym opuścili jej mury w 1993 roku. Było to 27 osób. Po ponad 20 latach szkoła wykształci kolejne pokolenie z szansą zatrudnienia w rodzimej spółce. To porozumienie korzystne wielostronnie dla szkoły, dla regionu, dla spółki, ale przede wszystkim dla młodzieży. Dla zagwarantowania wysokiego poziomu nauczania w tworzonej klasie zagwarantowane ma być odpowiednie zaplecze dydaktyczne, a także odpowiednia kadra do nauki, do praktycznej nauki zawodu. Odpowiednie zaplecze to pracownia rysunku technicznego i projektowania, fizykochemii i technologiczna. Na jej wyposażenie Grupa Azoty wyłoży do 100 tysięcy złotych brutto. Zajęcia z młodzieżą będą prowadzić pracownicy szczecińskiego ZUT-u, specjalizujący się w technologii nieorganicznej. Chcemy też zabezpieczyć tych uczniów to, że chcielibyśmy ufundować stypendia. Kiedyś nazywało się dofundowane, nie wiem czy teraz to taka sama nazwa powiedzmy jest, ale chcemy, żeby przynajmniej trzech do bardzo dobrych uczniów było studentami, nie wiem czy ZUT-u, czy innych uczelni. Myślę, że szczecińskie uczelnie będą po prostu z tego zadowolone. Jeżeli nie trzech, to powiedzmy nawet kilku więcej, ale takich, którzy zechcą rzeczywiście się uczyć i pokazywać powiedzmy postępy. Grupa Azoty deklaruje podpisanie umów o pracę z 5 najlepszymi absolwentami nowego kierunku. Młodzież, która wybierze zawód technika technologii chemicznej, zapozna się z nowoczesnymi technikami badawczymi i będzie czynnie uczestniczyć w laboratoriach. Nabór do nowej klasy rozpocznie się w 2015 roku. W 2008 roku rozpoczęła się budowa pierwszego budynku komunalnego przy ulicy Bankowej w Policach. W czwartek, 23 października, oddano do użytku ostatni wybudowany blok. Szarfa do przecięcia była wyjątkowo długa. To koniec budowy 6, ostatniego bloku w ramach największej komunalnej inwestycji gminy Police. Do rozlosowania jest obecnie 29 mieszkań dwupokojowych i jedna kawalerka. Jak na razie o prawo do lokalu stara się 18 rodzin. 11.30 23 października. Dziękujemy. Nowy kompleks budynków to 161 mieszkań dwupokojowych i 45 lokali usługowych o powierzchni od 35 do 68 metrów kwadratowych. Koszt całej inwestycji wyniósł 33 miliony złotych. Wyłonieni w drodze przetargu przedsiębiorcy będą tu prowadzić sklepy i zakłady usługowe. Również są zlokalizowane tu lokale dla osób niepełnosprawnych, także w tej chwili ta substancja mieszkaniowa odpowiada współczesnym zapotrzebowaniem wszystkich mieszkańców.
Miejsce honorowe w nowym budynku przypadło filii Biblioteki Miejskiej. Przeniesiono tu zbiory z 3 filii. Teraz w doskonałych warunkach czytelnicy będą wypożyczać książki i audiobooki. Małe dzieci znajdą tu miejsce do zabawy, gdy ich rodzice będą wybierać książki. Nowoczesne warunki socjalne ułatwią pracę samym bibliotekarkom. Dobrze oświetlony księgozbiór i monitoring to dodatkowe atuty. Będziemy zarażać czytelników pasją czytania poprzez sztukę, malarstwo, fotografię, bo przecież piękno literatury kryje się w każdej z tych dzieci. Bibliotekarze, którzy tu pracują, to pani dobrze znane Policzanom, szczególnie nauczycielom. I tym razem będą oni mogli liczyć na współpracę z nami, czego owocem będą lekcje biblioteczne, spotkania, teatrzyki, warsztaty i wiele innych ciekawych zajęć. Budynki stanęły na miejscu dawnych hoteli robotniczych, które niegdyś należały do zakładów chemicznych Police. W 1998 roku gmina przejęła budynki razem ze 131 rodzinami mających tytuł prawny do lokali. Wobec 29 rodzin sąd wydał wyroki eksmisyjne, a 31 rodzinom wypowiedziano umowy najmu z powodu zaległości w opłatach. Pozostali otrzymali nowe lokale przy Bankowej lub wyrazili wolę pozostania we wcześniej przydzielonym mieszkaniu. Do Polic zawitało ostatnio kilka znanych twarzy. Najpopularniejsza niania Krystyna Zawadzka, znany detektyw Malanowski, ale nie tylko. Nowo otwarta Biblioteka Miejska zorganizowała cykl spotkań promocyjnych. Pomysł spodobał się Policzanom. W ramach zachodniopomorskich spotkań w bibliotece w środę 23 października w nowej siedzibie przy ulicy Bankowej 5 czytelnicy mogli wysłuchać prelekcji Doroty Zawadzkiej, popularnej superniani z programu telewizyjnego. I pyta taka mama, ale za co mu go szanować? Ma tylko 2 lata. No za to, że jest. Bo jest człowiekiem, za nic więcej. Tylko za to. No ale to nasz szacunek musi się zasłużyć, a wie nie. Godność jest przyrodzona, rodzimy się z godnością i naszym rodzicielskim obowiązkiem jest tę godność w dziecku podkreślać, podtrzymywać i wychowywać go w szacunku do nas, do siebie samego i do innych ludzi. Dorota Zawadzka jest z wykształcenia nauczycielką nauczania początkowego i psycholożką. Nieraz zaskoczyła widzów niekonwencjonalnymi metodami wychowawczymi. Jednak, jak twierdzi, najważniejsza dla dziecka jest niezastąpiona uwaga rodziców. Superniania mówiła także o zmianach mentalnych, jakie nastąpiły w ciągu ostatnich lat. Za czasów, kiedy ja byłam mała, przemoc wobec dzieci, klaps, krzyki, były, no niby to się nie podobało, ale były na porządku dziennym. Kiedyś się przy dzieciach paliło. Nikt nie mówił o tym, że nie można palić, bo palenie bierne jest niedobre. Inaczej się mówiło o żywieniu dzieci. W tej chwili jesteśmy dużo bardziej świadomi, dużo więcej wiemy, nie zawsze dużo więcej chcemy się dowiedzieć. Jak powiedziała Dorota Zawadzka, kiedyś w czasie zabawy z rówieśnikami na podwórku dzieci nie były tak kontrolowane jak dziś, bo nie było telefonów komórkowych. Dzieci miały więcej swobody, były bardziej samodzielne i odważne. Dziś królują komputery, które są towarzyszami dziecięcych zabaw. Dzieci zajęte grami komputerowymi nie chcą nawiązywać więzi z innymi. Rodzice często nie wiedzą, jak mają się zachować, by pomóc dziecku. Powinny być takie miejsca, gdzie rodzic może pójść i zadać pytanie. Niekoniecznie musi to być psycholog oczywiście, chociaż z racji zawodu pewnie bym chciała, żeby tak było. Natomiast żeby mógł właśnie z innymi rodzicami pod kontrolą kogoś porozmawiać o tym, jak być wystarczająco dobrym rodzicem dla swojego dziecka, jak nie zrobić krzywdy, bo czasami intuicyjnie wydaje nam się, że coś powinniśmy zrobić, a potem się okazuje, że nie jest specjalnie dobre, bo już wiedza psychologiczna, teoretyczna mówi, nie idź w tym kierunku, nie róbcie tak, nie zachowujcie się tak, na przykład już wiemy, nie należy krzyczeć na dzieci, już wszyscy wiemy dlaczego, a to, że nam się to zdarza, to jest inna bajka. Na spotkaniu Dorota Zawadzka zachęcała rodziców do czytania dzieciom. Czytanie nie ma żadnych wad, ma same zalety. Rodzice powinni czytać także tym dzieciom, które już potrafią czytać. Kolejnym gościem biblioteki był znany aktor Bronisław Cieślak, odtwórca m.in. roli Sławomira Borewicza i Bronisława Malanowskiego. Do Polic przyjechał razem z 2 innymi artystami, Piotrem Piotrowskim i Dariuszem Rekoszem. Spotkanie odbyło się w ramach programu Zachodniopomorskie spotkania w bibliotece. Przez telefon się jakiś czas temu dowiedziałem, że Police nas zapraszają. A ponieważ ja mam brata krok stąd w Szczecinie, dawno go nie odwiedzałem, no to przy okazji odwiedziłem i brata. Jeszcze jedziemy jutro gdzieś tam, a potem wracam do Krakowa. Mieszkańcy, którzy przyszli na spotkanie, mieli okazję wysłuchać ciekawostek z planu filmowego 07 Zgłoście i Malanowski i Partnerzy. Na Rzutniku ukazywane były najciekawsze sceny z tych kultowych seriali. Pan kierowca będzie chciał tu jeździć. Dużo nie chcę wyjeździć. W ogóle nie mam prawa jazdy.
Bronisław Cieślak jest jednym z bardziej rozpoznawalnych aktorów, zwłaszcza przez starsze pokolenie. Pamiętają go z kultowego kryminalnego serialu 07 z Głoście. Młodsi natomiast w Bronisławie Cieślaku widzą detektywa Bronisława Malanowskiego. To już jest taki los, z którym się pogodziłem. No, tak to się już dzieje, że jak człowiek pokaże twarz w telewizji, a jeszcze w dodatku robi to często, a jeszcze w dodatku jest to serial, a jeszcze na dodatek popularny bardzo, no to taka etykietka się przykleja człowiekowi do czoła. Z początku mnie to nieco peszyło, potem się przyzwyczaiłem, a dziś jestem z tym całkowicie pogodzony, choć wynikają z tego sytuacje takie jakby drażniące. No, nie, mnie to w każdym razie, z całym uszanowaniem dla łaskawej widowni, przyjemności niespecjalnie sprawia. Wolałbym, człowiek, każdy ma prawo do jakiejś tam anonimowości, a tu się ją traci. Spotkanie trwało ponad 3 godziny. Dla osób, które choć trochę interesują się kryminałami i serialami z epoki PRL-u, było to ciekawe doświadczenie. Bądź w olimpijskiej formie. Pod takim hasłem odbyło się spotkanie z Władysławem Kozakiewiczem. To kolejna znana osobowość, która odwiedziła Police. Znany sportowiec w 1980 roku wywalczył tytuł mistrza olimpijskiego w skoku o tyczce i ustanowił nowy rekord świata – 5 metrów 78 centymetrów. Sportowiec opowiadał o swojej karierze sportowej i doświadczeniach w pracy z seniorami. Spotkanie było skierowane właśnie do osób starszych, które z racji swojego wieku nie mogą już uprawiać dyscyplin sportowych, ale mogą w inny sposób starać się utrzymywać kondycję fizyczną. To jest specjalnie dostosowany trening dla seniorów, czyli powiedzmy od 50 w górę. My nazywamy to aktywny 60 i w tym możemy sobie poćwiczyć. Różnica jest w tym, że normalni ludzie ćwiczą, normalni młodsi ludzie ćwiczą, fitness ćwiczą, biegają w parku. Tutaj już nie można biegać, trzeba chodzić, trzeba poruszać się, ale do tego są specjalne ćwiczenia. I to właśnie na takich spotkaniach pokazywane są te ćwiczenia. Można je wykonywać w domu, w przerwach między zajęciami. Najważniejsze, że do wykonywania ćwiczeń nie są potrzebne tak naprawdę żadne przyrządy. Na przykład zawieszenie firanek, odkurzyć, prasowanie. To są rzeczy, które ludzie robią na okrągło. I właśnie do tego dopracowaliśmy ćwiczenia, które właśnie chcemy im zaproponować. Uczestnikom spotkania zaprezentowano na dużym ekranie ćwiczenia dla seniorów. Były m.in. ćwiczenia stabilizujące i rozciągające, ale także wytrzymałościowe i pobudzające poszczególne części ciała. Szkoda tylko, że na spotkanie przyszła garstka osób. Wiosną i jesienią stwarzają problem w całych Policach. Podchodzą pod okna domów, buchtują i zagrażają ludziom, dzikim. Jak je przepędzić z miasta do lasu? W Policach, podobnie jak w innych miastach, dziki buchtują, czyli ryją w poszukiwaniu pożywienia w pobliżu siedzib ludzi. Tak jest przy ulicy Wróblewskiego, Okulickiego, Roweckiego czy Natanowskiej. Policzanie zgłaszają ten problem u swoich zarządców i w Straży Miejskiej. Są przypadki, gdzie pani dzwoni z komórkowego telefonu, że wyjść nie może, bo dzik stoi naprzeciw wyjścia z klatki schodowej. Miał to miejsce tu na Wróblewskiego, z tyłu za nami. Jeżeli jest zagrożenie bezpośrednie życia czy osób, wtedy wysyłany jest patrol. I od razu jest wzywana firma specjalistyczna, która zajmuje się odławianiem czy przepłaszaniem tych dzików. Problem stwarzają niektórzy mieszkańcy budynków przylegających do lasów. Nie chcą marnować jedzenia, więc wyrzucają je zwierzętom leśnym. Mieszkańcy osiedli i ulic przylegających do kompleksów leśnych systematycznie, codziennie dokarmiają pozostałościami pożywienia organicznego i wyrzucają albo przy śmietnikach, albo na skraju lasu. Dziki zwabione bardzo łatwym żerem po prostu nie zachowują się w sposób naturalny, tylko przychodzą na ten łatwy żer, nie wymagający rycia, nie wymagający szukania. One po prostu już wiedzą, gdzie tą karmę mogą spotkać i tutaj przychodzą. Koła łowieckie muszą też zorganizować poletka żerowe, by odciągnąć dziki od zabudowań ludzkich. W okolicy ulicy Wróblewskiego za gospodarkę łowiecką odpowiada koło Słonka. Obecnie 34 myśliwych z tego koła ma odstrzelić 150 dzików. My nie mamy prawa polować na terenach zabudowanych, ogrodzonych. I tak dalej, prawda, 500 metrów od miejsca kultu. Cmentarz jest miejscem kultu.
Tu nie ma prawa się myśli wykręcić. Każdego roku spółdzielnia mieszkaniowa Chemik zwraca się do mieszkańców z prośbą o niepozostawianie odpadów przed śmietnikami. Jest to źle pojęta dobroczynność. Niektórzy mieszkańcy rzucają jedzenie z okien swych domów. To działanie niezgodne z prawem. Może narazić ich na odpowiedzialność za wykroczenie, za które ustawodawca przewidział grzywnę w wysokości 50 do 500 zł. Dziki są wszystkożerne. Trudno przewidzieć, co się stanie, gdy zabraknie im pożywienia, a w pobliżu znajdzie się człowiek. Leśnicy nie znają przypadku, by dziki zaatakowały człowieka. Trzeba uważać i zwrócić uwagę na to, jak się idzie z psem. Czy ten pies nie próbuje atakować? Nie należy podchodzić do matek z małymi loch z warchlakami, ponieważ one w sposób naturalny, instynktownie bronią tych małych i wtedy mogą pogonić. Kolejna sprawa to pojemniki na odpady biodegradowalne, które stoją poza altankami śmietnikowymi. Jak powiedział Andrzej Wakuliński, dzik może bez trudu pojemnik przewrócić, aby dostać się do żeru. Gdyby stały w altankach śmietnikowych, zwierzęta nie miałyby do nich dostępu. Myśliwi, nadleśnictwo i władze spółdzielni podejmują różne kroki, by problem dzików rozwiązać, o czym świadczą pisma krążące między instytucjami. Jednak zanim znajdą sensowne wyjście z sytuacji, mieszkańcy powinni zastanowić się nad swoim postępowaniem. To przede wszystkim źle pojęta opiekuńczość i oszczędność zachęca dziki do odwiedzania blokowisk. I jeszcze mamy dla Państwa dwa komunikaty. 17 października nastąpiły chwilowe usterki fonii na kanale lokalnym i całodobowe na kanale analogowym. Przepraszamy naszych odbiorców za usterki niezawinione przez telewizję Police. I przypominamy, że zmiana czasu z letniego na zimowy nastąpi w ten weekend z soboty na niedzielę. Zegarki przestawimy z godziny 3 na 2, co oznacza, że śpimy o godzinę dłużej. A ja zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.